Niewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie kolejnego dnia w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy z centrum, można by powiedzieć serca Siem Reap, bo za takie uznawane jest to właśnie miejsce, czyli Pub Street. Pub Street, miejsce, które tętni życiem praktycznie całą dobę, choć tak naprawdę zaczyna się dziać tutaj dopiero po zmroku. Mimo wszystko dzisiaj chciałem zacząć nasz odcinek właśnie tutaj, żeby pokazać wam, iż Siem Reap to miasto, w którym można znaleźć coś dla siebie. Każdy znajdzie coś dla siebie. I rano, i w południe, po południem oraz późno w nocy. Teraz pokażę wam, jak wyglądają tutaj okolice za dnia, a właściwie wcześniej, jeszcze przed południem, a później po zmroku, żebyście mogli sobie porównać i zobaczyć, jak to serce Siem Reap się zmienia. Zapraszam serdecznie, teraz ruszamy z dziewczynami, które już gdzieś tam są, już gdzieś tam czekają. Juny niezadowolona, bo mama nie chciała czegoś tam jej kupić. She's angry. What she wanted? She wants you to buy something? Yeah. Oczywiście chciała, żeby coś jej mama kupiła. Mama nie chciała, więc dziecko nie zachwycone. Dobra, ruszamy zatem w Pub Street, w jedną, w drugą i uliczki dookoła. Pokażemy wam to ścisłe centrum Siem Reap. I to tak zaczniemy zwiedzanie, ale z każdym kolejnym odcinkiem, z każdymi kolejnymi odcinkami będę starał się pokazać coraz więcej tego naprawdę fajnego i miasta, którym podoba mi się coraz bardziej. No to idziemy. By tradycji stało się zadość, najpierw wizyta na talerzu. Dzisiaj śniadanie w bardziej europejskiej formule. Jest kanapka, choć nie do końca nasza. Jest taki omlet w środku, są pomidorki, parówki na zewnątrz. Ja je sobie zaraz włożę do środka. I watermelon, czyli arbus. No to smacznego. Dobrze widzieć, że stare brandy, stare marki, które pamiętam jeszcze tutaj, jeszcze pierwszy raz jak 7 lat temu byłem w Siem Reap, to niektóre z nich cały czas jeszcze funkcjonują, takie jak Red Piano, czy oczywiście cała sieciówka Temple. Temple to restauracje, Temple to kluby wieczorowe, nocne, Temple to również salony masażu. Duża sieć, która się rozrosła na przestrzeni ostatnich lat. Co tu mamy dzisiaj? No właśnie, to co powiedziałem, już od wczesnych godzin porannych wszystkie lokale są otwarte. Można zjeść, proszę bardzo. Ma ktoś ochotę na burgera z krokodyla? Nie ma problemu. Koktajle od samego rana. Są włoskie jedzenie. O, jak tu pięknie. Jak we włoskiej uliczce. Zaraz sobie tędy przejdziemy. Kolejna. Pizzeria italiana il Toro. Tutaj. Z drugiej strony Khmer Family Restaurant. Miejsce, które również istnieje tutaj już od wieków, wieków, wieków. Temple Massage, to o czym mówiłem. Jest i punkt masażu. Tutaj klub nocny. Temple. Jest barbecue, które jest zamknięte jeszcze. Kolejna z tych super fajnych, wąskich uliczek. Tak charakterystycznych nie tylko w sumie dla Azji, ale na przykład właśnie włoskich miasteczek. Ta rąk gdzieś została z tyłu. Będę jej pilnował, żeby nie zginęła. Proszę, kolejne miejsce. Temple Sky Lounge. Mamy tutaj trzy poziomy, włącznie z poziomem na dachu, gdzie można sobie usiąść i napić się na przykład kawy. Tak, Juny zachwycona tym, że wiszą tutaj kostki. Co mamy po prawej stronie? Tutaj było kiedyś, chyba właśnie w tym miejscu. Jest Angkor Wat cały czas. Nie Angkor Wat, a Angkor Wat bar prowadzony był przez chyba Anglika, jeśli się nie mylę. Miejsce cały czas istnieje, ale chyba coś tu się dzieje, coś się zmienia. Nie wiem, czy to jest cały czas ten sam właściciel. Z tej strony Pub Street kończy się jakimiś małymi punkcikami street foodowymi. Są tradycyjne miejsca do obskubiwania. A tutaj też Temple przejęło. No to powiem wam, że Temple zaczyna tutaj mieć pozycję monopolisty prawie, że na tym rynku. A to jest to. Please, feed our hungry fish your dead skin. Proszę, nakarm nasze głodne rybki swoją martwą skórą u stóp. Siadamy tam, wkładamy stopy do środka, a rybki obgryzają nam skórkę wokół paznokci. A, Juny będzie zachwycona rybkami, ale nie po to, żeby sobie usiąść. Ta rąka. Sama idea tego, żeby włożyć tam nogi, ją rozbawiła. Powiedziałem, że Pub Street kończy się tym masażem z rybkami, ale nie do końca. Kończy się posterunkiem policji, który powstał tutaj po to, aby zachować oczywiście i zapewnić pełne bezpieczeństwo.
Gdy skręcimy sobie w dół, w tamtą stronę jak pójdziemy, dojdziemy do starego marketu. Tam cały czas jeszcze. Proszę, robimy sobie zdjęcia. Tutaj dalej mamy takie akwaria. Na razie widzę, że rybek w nich nie ma, ale będą miejsca do tego, żeby zrobić tak zwany masaż stóp. Czyli po prostu dać się obskubać rybkom. Tutaj też była sieć sporych, fajnych restauracji, między innymi bardzo fajna meksykańska restauracja była tam. Tam jest Old Market, a tutaj w prawo jak skręcimy jest taka przeurocza uliczka, wąska uliczka, która szczególnie wieczorem jest urokliwa, ale spróbujemy też i teraz. Oczywiście bardzo dużo punktów masażu. O, to i ona. Fajnie zacieniona, ale jeszcze większość miejsc chyba będzie zamknięta. Zaraz zresztą się przekonamy. Na końcu tej wąskiej uliczki znajduje się sklepik, gdzie możemy kupić mnóstwo takich drobiazgów, pamiątek z Kambodży. Najróżniejszych, począwszy od miseczek robionych z kokosa, przez hamaki ze sznureczków, jakieś pierdółki typu magnesy na lodówkę na przykład, torebeczki, wachlarze, etc., etc., etc. Takich rzeczy jest tutaj mnóstwo. Pełno, pełno pamiątek. To nie jedyne oczywiście miejsce Siem Reap z tego typu pamiątkami. A tutaj zamknięty jeszcze, bo działający do późnych godzin nocnych, Bitnik, Speakeasy Bar, jedno z również bardziej charakterystycznych miejsc Siem Reap. Miejsce, w którym można napić się dobrych koktajli i na pewno znaleźć mnóstwo ekspatów i turystów wieczorami, wieczorową porą. Być może odwiedzimy to miejsce później, po zmroku. Tam jest dalsza część tej wąskiej uliczki, również urokliwa, a tam dalsza część Pub Street. Myślę, że pójdziemy sobie dalej prosto i wrócimy po prostu Pub Streetem. Tutaj panowie kładą nową posadzkę przed Gelato Lab, miejscem, gdzie można zjeść bardzo dobre lody. A tutaj jest końcówka tej wąskiej uliczki. Tak, pół na pół otwarte, pół na pół zamknięte jeszcze lokale. Natomiast można w każdej chwili skręcić i odbić sobie w jedną z jeszcze bocznych uliczek. Ta akurat ślepa. Zaraz będziemy zawracali do na właściwą Pub Street. Dziewczyny zupełnie niezainteresowane zwiedzaniem poszły do 7-Eleven. Także ja zostałem sam na polu. Tu mamy tą drugą część Pub Street, o której wam mówiłem, z drugiej strony. Tutaj fajny steakhouse, który już myślałem, że upadł, ale widzę, że się reaktywował teraz. Tam znowuż jakieś domy uciech. Kolejne miejsca, kolejne puby, ciągle jeszcze puste. Niby już na wpół otwarte, ale no rano chętnych do korzystania z uroków, trunków wyskokowych jest znacznie mniej niż wieczorami. W związku z tym to wszystko tak na pół gwizdka jeszcze. Zresztą nie uprzedzajmy faktów. No, zobaczymy, jak to później będzie wyglądało po zmroku. Na razie wracamy do punktu wyjścia, a ja idę po motor i jadę do dziewczyn 7-Eleven. Zabieram je, bo skończyła się laba. Jedziemy służbowo na statek oglądać kolejną chatę. Tym razem już poleconą nam przez eksperta, pana z firmy, który zajmuje się pośrednictwem nieruchomości, wynajmu i sprzedaży. Ruszamy. Dotarłem do 7-Eleven chyba w samą porę, bo widzę, że dziewczyny już przy kasie płacą. I co? O, to jajko z niespodzianką. No oczywiście, no przecież nie może być inaczej, tylko słodycze i słodycze. No i faktycznie powiem wam, 7-Eleven centrum Siem Reap, ale jednak mniejsze od tego w Kokongu. Co nie zmienia faktu, że większość rzeczy pewnie te sama. Otworzyć? Już ci otwieram, kochanie. Idziemy. Ostatecznie czekamy tutaj 7-Eleven, ta on sobie wzięła kawę, jakiś napój izotoniczny i czekamy w pięknych, słonecznych okolicznościach przyrody. Czekamy na tego człowieka od nieruchomości, bo właśnie tutaj się z nim mamy spotkać i stąd jedziemy oglądać dom. Nagrywam, kochanie, wolałbym, żebyś w tym czasie nie mówiła do mnie. Ruszamy, przyjechał pan na motorze i jedziemy za nim. Tam w niebieskim hełmie śmigamy. No i jesteśmy na miejscu. To jest kolejny dom. Ten jest większy, pokaźniejszy. Tych domów tutaj jest więcej, całkiem ładne. Ale też dość daleko od centrum. Znowuż ta sama jakby historia. No niemniej jest cicho, pomijając fakt, że w tle gra muzyka, która... Ale to jest po prostu wesele. Ktoś tam rozstawił namiot i jest weselicho. No dobra, to idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tu mamy wejście.
Tu mamy zaskakujące kuchnie. Tutaj jest takie coś. Okej, tu mamy oczko, gdzie można rybki wpuścić. Okej. They move the mattress to clean. Yeah, I've seen it. Pierwszy pokój. Nie wiem, czy prąd działa w tej chwili. O, działa. Łazienka. Bardzo ładna. Trzeba oczywiście sprzątnąć tu, ale... No, muszę powiedzieć, że bardzo ładna. Okej. Simon. Pokój numer 1. Teraz pokój numer 2. Proszę, zobaczcie. Tutaj jest z wanną. No. Jakieś natryski, jakieś inne tutaj cuda. Nie widy. Plus kabina prysznicowa. Plus osobno jeszcze toaleta. Fajne. Muszę powiedzieć, że pokój jest całkiem. Oczywiście do wyczyszczenia, do wymycia, do odświeżenia, ale całkiem ładnie. Idziemy dalej. Kuchnia taka ogólna to też nie jest może taki głupi pomysł. Muszę to się jakby zastanowić nad tematem. Idziemy wyżej. Drewniane schody. Fajna balustrada. Ma to swój klimat. Tutaj takie. Tu mamy kolejną kuchnię. Czyli każdy poziom ma swoją kuchnię. Taką odzwierciedlenie po prostu. No i tu mamy jakby dokładnie to samo. To co tam było. Jeden pokój. Drugi pokój. Takie materace. Fajne. Tak jest. To dokładnie to samo, jeśli chodzi o łazienkę. Nice mattress. Yes, it's very nice. It's very nice. Materac is very, very. I like the hard one. It's good one. No. Ciekawa koncepcja, podoba mi się. And now? She's going to take a piece. Aha, dobra. Mamy jeszcze jedno piętro z jeszcze jednym pomieszczeniem, ale to za chwileczkę, bo pani poszła dopiero po klucz. No i wchodzimy na ostatnie piętro. Pani tu już otworzyła. Ostatnie piętro to taki balkon. I like this here, this floor. You have a balcony. Z widokiem. Ta muzyka, tak jak mówiłem, to z wesela, które się odbywa. Problemem jest to, że ta ostatni kawałek drogi jest taki szutrowy, a nie asfaltowy. Ale są widok ładny. Dobra, idziemy do środka. A tutaj co mamy? No tutaj normalnie bar. Kuchnia z barem. Zapuszczony, widać, że dawno nikogo tu nie było. To normalnie można zrobić barek. We need a roommate now. And i ostatni pokój. Pusty. Łazienka, toaleta, prysznic. Szaf dużo. No dobra, to jest po prostu taki żywcem wzięty guest house, no po prostu mistrz świata. To jest jakby wymarzone miejsce na to, że nie wierzę, że tu jest jeszcze na górę można wejść. Ale tam już jest pojemnik z wodą tylko po prostu, ale można. No mega miejscowa. Drogie. Zobaczymy, jak będzie z tym depozytem tutaj, bo jest drogie, jest troszkę ponad nasz budżet, ale troszkę. Natomiast przekracza trochę nasze też oczekiwania. Jest więcej niż się byśmy spodziewali. I choć lokalizacja nie jest idealna, to jest to 3,5 km od centrum. Także jest tak naprawdę nieproblematyczne to specjalnie. Ja jeszcze zobaczę dokładnie, ile minut się będzie jechało, jak będziemy wracali. Niemniej, przy tak dużej powierzchni, no to my sami już tego nie utrzymamy. To już trzeba kogoś zatrudnić, kto będzie tutaj wracał. To jest kolejny koszt. Ale ładne, sami widzicie. No to jakby to już jest, to nie jest już taki dom, typowy dom. To jest już ewidentnie zbudowany obiekt pod kątem właśnie bycia hotelowym. No i wtedy byśmy mieli jeden pokój swój i
4 lub 3 pokoje na wynajem, w zależności od tego, co zrobić z tą przestrzenią. Czy tu też robić pokój, czy to raczej zrobić na przykład miejsce, salkę, w której można sobie posiedzieć, bar. Czyli taką restauracyjkę, jak skybar po prostu. No, zobaczymy. Jesteśmy teraz przed drugim domem. Już wam pokazuję, jak wygląda z zewnątrz. Czekam na właściciela. Jest już w drodze. Ten wygląda z zewnątrz znowuż tak. Prawdziwy dom. Tamten wyglądał jak guest house. Ten wygląda jak dom. Zobaczymy, jak duży jest w środku, jak wygląda. No ale muszę powiedzieć, że również jestem pod wrażeniem. Są wprawdzie koguty i kury, ale ma to swój urok. Jesteśmy blisko jakiejś pagody i też jakieś 300, troszkę ponad 3 km od centrum Siem Reap. To jest żadna odległość. Motorem tudzież tuk-tukiem to jest po prostu kilka minut drogi, jazdy. Żaden w ogóle problem. No dobra, czekamy na właściciela i wchodzimy do środka. Okej, wchodzimy. Zaczynamy. Jest właściciel. Can I film inside? Thank you. Okej. Wchodzimy. Grubo się tu bawią. Jest wielki salon. Solidne drewniane meble. I teraz tak, troszkę od tyłu zaczynając. Kuchnia. Nie ma dużo szafek na górze, ale jest spory blat. Całkiem sporo miejsca. Co tam mamy? No i tutaj mamy takie jakby zaplecze, gdzie można sobie poskładować. To dobrze, bo mamy mnóstwo rzeczy, które wymagają tego, żeby je gdzieś położyć. Tu mamy łazienkę z prysznicem. I teraz jest tak. Jeden pokój. Bardzo przestronne są te pokoje. Ale chyba są tylko dwa. Only two rooms? O. I pokój numer dwa. No bardzo ładne, bardzo duże, ale są tylko dwa. Także nas to nie interesuje. Tak, kochani? Nie. Fajne, ale nie rozrzucę, kochanie. No ale nie dla nas. Ładne podwórko. W sensie ładne. No ładne ono jeszcze nie jest. Ono może być ładne. O, to nie moje buty. Ale jest kawałek przestrzeni, gdzie można postawić i nasze ogrodowe meble i rozstawić grilla. Fajnie. Tutaj jest magazyn jeszcze dodatkowy. Miejsce na parkowanie samochodu albo na to, żeby właśnie się pod dachem schować ze stolikiem. Ładne, ale dwa pokoje to za mało troszeczkę. Chociaż fajny dom. Bardziej już zdecydowanie w zachodnim stylu niż... A tam jest jeszcze jakaś góra, no. Może to coś jest. Wątpię. Jako, że do obejrzenia następnej nieruchomości mamy 40 minut, bo tak dopiero właściciel może się pojawić, więc żeśmy się zatrzymali obok dosłownie tutaj tego domu, jednego i drugiego, które żeśmy oglądali, w jakiejś kafejce, co wypijemy sobie coś i porozmawiamy, poznamy się bliżej z panem od nieruchomości. Widać, że rzeczywiście zna się na swojej robocie. No i będziemy rozmawiali dalej, co i jak jeszcze. Ale na razie idziemy się napić. Co to jest? Pingwiny to są, tak? Ty masz jednego pingwinka, tu masz dwa takie duże. Ostrożnie, tylko nie przewróć ich, proszę cię. No brawo, Juny. Juny już tak, już siedziała na owcy. Tam ma delfiny, jest zachwycona tym po prostu. Sheep, owca. Tak. Okej, okay, a tu mamy środek. Zajrzę tylko tak sobie szybciutko. Jest kafe. Można usiąść w środku, fajnie. Och, jest jeszcze tutaj coś z tej strony. A, elegancko. Tutaj jest chyba coś na kształt guest house również. Aha. No fajnie. Weź ty zmrolu mały. Dobra, to siadaj też. Ale mega wyczesane. Ale mega. Zobaczcie, jak serwowane. W takich słojach wielkich. Ładne, super. Ostrożnie, Johnny. Rurka. Dzisiaj ta rąk ma po prostu jakąś akcję, zdjęcia robi wszędzie, gdzie się tylko da. No dobra, popiliśmy sobie zimnej herbatki. Czas na zwiedzenie kolejnego budynku. I na dzisiaj już wystarczy tego zwiedzania, ale zaraz właśnie ruszamy. Ostatni już chyba w dniu dzisiejszym lokal, który oglądamy.
jest po prostu w szeregu takich shophouse'ów, można by powiedzieć. Tutaj coś jest, ja zajrzę od razu, skoro jestem tutaj. To wygląda jak wjazd też na jakieś osiedle. Ach tak, no to jest po prostu osiedle. To jest osiedle, tyle że to jest z zewnętrznej strony. I to jest taki jeden shophouse. No nie bardzo, w porównaniu do tego pierwszego to tak sobie, ale to znowu się nie wyrokujmy. Po prostu wejdźmy i zobaczmy, na pewno jest nówka sztuka. To jest niewątpliwie jakaś zaleta. Wchodzimy i patrzymy. She's there. Is it okay to make camera, video? Thank you very much. To mamy tak, mamy salonik z dużym telewizorem, łazienkę i kuchnię. Chciałem powiedzieć malutką kuchnię, ale nie taką malutką wcale, z szafeczkami. Jest pralka, jest mikro, jest nówka sztuka, lodówka, wszystko jest nowe, nowiusieńkie. Tu mamy wspólne zaplecza tego kompleksu. Ponieważ wszystko jest nowe, no to na pewno będzie to dobrze wyglądało. Tutaj bardzo przyjemna, normalna łazieneczka. Can you go upstairs? Wchodzimy zatem na górę. Po schodkach, bardzo ładnie. Wygodnie się wchodzi, wreszcie nie w kmerskim stylu rozwiązane, że jakieś nie wiadomo jak strome, tylko normalne. No i tak, mamy jeden pokój. No w takim hotelowym, w hotelowym plus, powiedziałbym, standardzie. Z balkonem. Niedużym, ale jednak z balkonikiem. Za oknami zieleń i cisza. W każdym pokoju widzę telewizory. Ej, nie wskakuj, Juni, chodź. Ładna łazienka. Actually it's brand new. Nie. To jest nówka sztuka, nikt tutaj jeszcze nie mieszkał. Drugi pokój. Z ładną łazienką. Spokój. Tak, daj mi spokój, dziewczyno. It room have TV? Yeah. No i kolejne piętro. I proszę bardzo, już Wi-Fi zainstalowane. Tutaj jest ciekawe rozwiązanie, bo jest łazienka na zewnątrz. Jedna. Pokój dokładnie taki sam. Jak tam, aha. Czyli po prostu jest jedna wspólna łazienka. No, rozumiem. Na dwa pokoje przypada jedna łazienka. Baby, the problem is that it's only one bedroom for two rooms. Ale bardzo ładne. Nowiusieńkie. To jest niewątpliwa zaleta, że jest to nówka sztuka, więc to wszystko błyszczy, pachnie. Tak, kochanie. Tak, ale nie włączę tam. Zostaw żabo. Juni, nie podłączę tego. Wyłącz, Juni. Okej, okay, chodź, idziemy na dół. No to tak to wygląda na razie. Idziemy na dół. Pooglądane domy. Czas zaspokoić głód. A żeby go zaspokoić, musimy kupić coś do jedzenia, bo już lodówka opróżniona. W związku z tym idziemy na Old Market, stary market tutaj przy niedaleko Pub Street. Kupimy jakieś mięso, warzywa i ugotujemy sobie coś w domku. Mięsa są, warzywa są. Głęboko wchodzić nie musimy w market. So even bowls, baby, ready. Mięsiwo kupione. Wracamy do domu. Ole, ciemnica. Pozasłaniane wszystko. Po co te okna tak pozasłaniane? Właśnie. Przyjechaliśmy sobie, zrobimy lunch. Zjemy coś, posilimy się i pojedziemy na spotkanie. Pojedziemy na spotkanie, ale z kim? To za chwileczkę. Ale zanim odwiedzimy, to miejsce, do którego będziemy jechali niedługo, zakończę ten odcinek w tym miejscu. Bardzo Wam dziękuję, że go obejrzeliście. Zapraszam serdecznie na jutro, bo jutro po pierwsze odwiedziny w polskim hotelu Siem Reap. Tam właśnie pojedziemy, spotkamy się z jego właścicielem, z Jerzym. Oprócz tego, no to, co nie zmieściło się w dzisiejszym odcinku, czyli Pub Street po zmroku. A oprócz tego jeszcze, mam nadzieję, jedno spotkanie dzisiaj i co niemiara innych rzeczy. Ale to wszystko jutro, 7 rano czasu polskiego. Zapraszam serdecznie. A dzisiaj życzę Wam fantastycznego dnia. Trzymajcie się, cześć.